Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj nie zaczynamy na Starym Mieście, dzisiaj jesteśmy na terenie garnizonu, czyli jesteśmy we Wrzeszczu w Gdańsku. I co? Ja muszę chwilę poczekać na Pawła, bo Paweł ma spotkanie, idę w tym czasie na pocztę wysłać przesyłki, a później jedziemy, słuchajcie, oglądać działki. Jedziemy oglądać działki, bo jeśli chodzi o ten projekt www.zamieszkajwczaplach.pl, czyli tą naszą deweloperkę, no to temat się rozwija. Być może wyjdziemy z czapli i pójdziemy po prostu w inne miejscowości i jedziemy dzisiaj właśnie oglądać działki, które mogłyby się nadawać pod kolejne inwestycje. Także teraz jeszcze tylko właśnie on ma rano spotkanie, ja sobie we Wrzeszczu załatwię jakieś tam swoje drobiazgi i jedziemy. Ten temat deweloperski to w ogóle bardzo, bardzo szeroki temat, to jest mnóstwo kryteriów, jeśli chodzi o te działki. To nie takie hop-siup, jedno warunki zabudowy, które są na danym terenie, ale drugie też ukształtowanie terenu. Już teraz wiemy, co bardzo podnosi koszty, jak drogie jest robienie dróg, których później nikt nie docenia, bo drogi są tak bardzo oczywiste. Więc tutaj mamy trochę kryteriów, które chcemy, żeby działka spełniła. No i zobaczymy. No pojedziemy, kilka mamy na oku. Jedną Paweł już wcześniej widział z pośredniczką, więc wiemy tam co i jak. A teraz ja jadę jeszcze ją ocenić swoim okiem. I zobaczymy. Będę Was pewnie tutaj w międzyczasie informowała. Okej, słuchajcie, już robię trasę powrotną. Wracam do garnizonu. Paweł już jest po spotkaniu, ale musiałam przejść przez Galerię Bałtycką, bo robiłam zwrot w Zarze. Musiałam coś zwrócić w Zarze i zobaczcie. Torba z H&M-u. Poszła zrobić zwrot do Zary. Wyszła z zakupem z H&M-u. Po prostu. I za chwilę mnie czeka kolejny zwrot. Zaraz Wam pokażę, co kupiłam, to zrozumiecie dlaczego. A spójrzcie, w H&M-ie kupiłam kapelusz. To tak a propos naszej ostatniej dyskusji o kapeluszach. Stwierdziłam, że jest ładniejszy niż ten z Zary. I jest tańszy przede wszystkim, bo ten kosztuje 49 zł, a ten z Zary chyba kosztował 79 albo 89, jak dobrze pamiętam. Później się Wam w nim pokażę. Więc stwierdziłam, że nie dość, że lepiej wygląda, to jest jeszcze tańszy. I wzięłam właśnie ten z H&M-u, także będę nosiła kapelusze. No ale oznacza to teraz, że muszę znowu podreptać do Zary, zrobić teraz zwrot kapelusza. Słuchajcie, problemy pierwszego świata. Lokal z kawą jest zamknięty. Kreatywna jest jeszcze zamknięta, jest dopiero od 10, a właśnie jeszcze nawet nie ma 10. Takie problemy. Dajcie kawy. A zobaczcie, gdzie ja przyszłam. Tak bardzo poprawiła się pogoda, błękit nieba, że postanowiłam nagrać odcinek do tego cyklu Poznaj moje miasto Gdańsk. I dzisiaj będę nagrywała z Parku Oliwskiego, ale nie tylko. Więc jak ktoś jest zainteresowany poznawaniem nowych miejsc, a może nie nowych, ale spojrzeniem też na znane miejsca w Trójmieście moim okiem, to zapraszam, pojawi się odcinek właśnie z Parku Oliwskiego. I nie tylko, ale to później. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Jeszcze przy tej pogodzie, która się teraz zrobiła, coś cudownego. Dobra, to co, idziemy dalej, a ja idę nagrywać sobie mój nowy odcinek na vloga. No i muszę Wam jeszcze ten fragment pokazać. Pięknie po prostu. Tak pachnie, tutaj po prostu pachnie. W tle słychać ptaki, no jest po prostu dzisiaj bajecznie. I jeszcze jest piątek, więc jak ktoś generalnie ma wolny weekend, sobota, niedziela, to po prostu idealny początek weekendów. Dla mnie to jest akurat przeźroczyste, tak jak Wam mówiłam, bo w sobotę, w niedzielę i tak jest ruch turystyczny, ale przy takim weekendowym, wolnym trybie, to naprawdę myślę, że sporo osób ma dzisiaj bardzo dobry humor. I tymczasem już na Starym Mieście, dzień bez wizyty na Starym Mieście, dniem straconym. Idę za chwilę, mam przyjazd gości. Muszę odebrać jedną paczkę właśnie w Żabce, tak jak rozmawialiśmy a propos odbiorów w Żabce, a wiem, że obsługa w Żabce bardzo się denerwuje, jak się nie odbiera paczki w miarę sprawnie. Ostatnio tak sobie z panią rozmawiałyśmy, bo mówiła, że oni po prostu nie mają miejsca na te przesyłki, bardzo nie lubią, jak one długo leżakują, więc idę od razu odbiorę. Jeszcze mam rzeczy od krawca do odbioru. No, także trzeba jeszcze pozałatwiać swoje tematy tutaj, ale coś mi się wydaje, że udało mi się nagrać ten odcinek Poznaj moje miasto Gdańsk. Mam nadzieję, bo to zawsze dopiero później przy odtwarzaniu tego wychodzi, czy to się nadaje do publikacji, czy nie.
A słuchajcie, z żaby odebrałam paczkę z e-obuwie. Właśnie, muszę wam w ogóle o e-obuwiu zaraz coś opowiedzieć a propos ich przesyłek. No i właśnie, słuchajcie, jeśli chodzi o e-obuwie, tak w ogóle czekam akurat na autobus. Jestem dzisiaj bez samochodu, no bo rano jechaliśmy Pawła autem, żeby oglądać te działki. No i tak już się błąkam dzisiaj komunikacją miejską. Pojechałam już później sobie sama do Oliwy, bo Paweł miał spotkanie z Oliwy na Stare Miasto. No i teraz ze Starego Miasta muszę wrócić do siebie. Okazało się, że jest 18 minut do autobusu, więc fajnie, bo mam bezpośredni autobus, da się przejechać, ale jednak no, byłoby szybciej autem, prawda? Mimo, że i autobus, i samochód stoi w korkach. Także mam 18 minut, ale nic straconego, pomówię sobie tutaj chwilę do was, a później stwierdziłam, że właśnie jadąc autobusem poodpowiadam na komentarze, więc postaram się ten czas wykorzystać produktywnie. Ale miałam mówić o e-obuwie. No bo właśnie, słuchajcie, opowiadałam wam ostatnio o tej usłudze Size Me, która jest po tej obuwie, w sensie, że można sobie zeskanować stopę i później system na podstawie tego skanu dobiera nam, czy obuwie, które chcemy kupić na ich stronie, jest odpowiednie. No i słuchajcie, zrobiłam ostatnio takie duże zamówienie na e-obuwie. Kupiłam 6 par różnych butów i były tam i sandałki, i pantofle, i były tam espadryle różnych marek. I teraz tak, wszystkie oczywiście kupowane właśnie z tym ładowaniem skanu, więc dobierane rozmiary na podstawie właśnie tej usługi. Czasem właśnie inne rozmiary niż noszę na co dzień, czyli na przykład 39, chociaż noszę 38. I przy jakimś wąskim obuwiu mimo wszystko było wskazane, że będzie mi dobre. I teraz słuchajcie, na 6 par butów żadne nie było mi dobre. Absolutnie żadne nie było mi dobre. Te, które zostały mi dobrane 39, okazały się za duże jednak. Te, które teoretycznie miały być dobre, jeśli chodzi o tęgość stopy, okazały się za wąskie. Wszystkie buty poszły na zwrot. Już wam nawet tego tutaj nie pokazywałam, bo to nie miało sensu, bo te buty i tak zupełnie na mnie nie leżały. Natomiast okazuje się, że chyba jednak z tą usługą jest coś nie do końca tak. No i teraz zamawiałam w swoim rozmiarze, bo jedne buty espadryle stwierdziłam, że bardzo mi się podobają, no ale 39 właśnie było za duże. Zamówiłam po prostu swój rozmiar i zobaczymy teraz, jak będzie, jeżeli zamawiam tak po prostu w ciemno po moim rozmiarze. Także coś tam chyba nie do końca tak. A w ogóle od Krawcowej odebrałam, słuchajcie, Prima Ballerina, bo jednak skracałam ją z oryginalnej długości, bo ja zawsze Primę skracałam, robiłam sobie taki model za kolano, natomiast ostatnim, którą kupowałam, to stwierdziłam, że a zostawię w tej oryginalnej długości tak do połowy łydki, ale powiem wam, że nie, ubrałam dwa razy i stwierdziłam, że Z butami na obcasie super, ale jak założyłam płaskie obuwie, to się tak czułam trochę jak taka środka Marysia. No, także skróciłam, a robiłam u nowej Krawcowej, więc mam nadzieję, że mi nic tam nie napsuła. Przyjadę do domu, to zmierzę, bo nawet już nie mierzyłam tego u niej. Ale kupiłam też nowe opaski w H&M-ie. Później przyjadę do domu, to pokażę wam tą dokładnie, tą i jeszcze jedną wzięłam w kolorze różowym. Bardzo fajnie się noszą i kosztują grosze, bo jednak tak stwierdziłam, że stówka, jak widzę w sklepach te opaski i nawet trochę więcej, to mi tak jednak za opaskę do włosów to trochę szkoda i kupuję w H&M-ie. Jak tak jestem na swoim i ta kasa tam co miesiąc nie jest regularna, a te miesiące zimowe w ogóle są trochę trudniejsze, tak, bo u mnie się zarabia lepiej latem, to się taka zrobiłam bardziej rozsądna już, jeśli chodzi o to wydawanie pieniędzy i powiem wam, że każdą złotóweczkę obracam, czy na pewno dany towar akurat jest wart i stwierdziłam, że nie, że opaska jest tego rodzaju produktem, gdzie mogę spokojnie kupić tańszy model i też będzie fajnie wyglądało, to akurat bardzo mi się podoba, ale mówię, to już później w domu pokażę wam na spokojnie ją z bliska. Uważam, że akurat bardzo fajnie wykonany model. I jeśli chodzi o moje brwi, zdjęłam okulary. 13 dzień od zabiegu. Zobaczcie, one się praktycznie całe już wyłuszczyły. Chociaż jeszcze są takie punkty, w których ta wierzchnia warstwa jest. Myślę, że chyba nawet korekta nie będzie potrzebna. Że barwnik jest ładnie rozprowadzony i chwyciły jednolicie, ale to jeszcze poczekam, jak one zejdą do końca, no i wtedy ocenię. Ale myślę, że bez korekty się obejdzie, także wszystko pójdzie trochę szybciej niż myślałam. Ale one teraz jeszcze ten kolor zaczną tracić, później dopiero on... Nagle zadzieje się magia, jak to mówię, i ten kolor pojawi się w tej takiej ostatecznej formie, ale to będziecie mogli zaobserwować za około miesiąc, bo myślę, że to wtedy będzie najlepiej widać. Ja cały czas nagrywam ten dedykowany film, także tak dzień po dniu staram się te brwi pokazywać, więc wtedy będzie fajnie widać, jak ten proces wyglądał. No okej, okay. Dojechałam do domu. Jak ktoś dostał odpowiedź na swój komentarz, to odpowiadałam na komentarze z poprzedniego vloga, właśnie sobie wracając autobusem. Także jak to mówią, nie ma tego złego, tak? Na spokojnie, ze słuchawkami. Mogłam sobie wtedy z wami w komentarzach porozmawiać. Ale miałam wam właśnie pokazać te opaski, które kupiłam. Bo jak pewnie zauważyliście w filmach ostatnio, często jestem z włosami zaczasanymi do tyłu właśnie opaską, bo się ostatnio na nie strasznie zafiksowałam. Śmieję się, w ogóle już takie opaski się nosiło przecież, jakie miałam 15 lat, tak? Te 20 lat temu i ja tego bardzo nie lubiłam, a one wtedy były modne i uważałam, że w ogóle to jest takie obciachowe. Zresztą jak później na zdjęciach to oglądałam, tak? Natomiast teraz ta moda tak wraca,
Proszę bardzo, mam opaskę. Mało tego, czuję się w niej fajnie i podoba mi się ten efekt, który robi na włosach, bo dalej mogę mieć rozpuszczone włosy, a nic mi tutaj nie leci na oczy. A poza tym ja często właśnie, jak miałam rozpuszczone, to zakładałam te włosy z kolei za uszy, bo było mi ciężko tak funkcjonować z nimi lecącymi gładko. One tutaj wtedy zaczynały się falować i w ogóle tam takie różne historie. Więc teraz jak mam opaskę, to jest to dla mnie mega, mega wygodne i no i podobam się sobie. No. Czy faktycznie powinnam, to już każdy może ocenić, ale dobra, miałam pokazać te opaski, bo tak jak Wam mówiłam, no opaska to jest dla mnie taki produkt, za który trochę skąpię dać więcej. No tak ma, każdy z nas tam pewnie jakąś kategorię produktów ma. I słuchajcie, te, które sobie kupuję w H&M-ie, to może tak, inaczej. Tutaj jedną czarną mam na włosach, ona kosztowała 29 zł i myślę, że jest całkiem wykonana, tak całkiem wykonana. Jeżeli jest wykonana nie najgorzej, czekajcie, niech złapie ostrość. Wygląda w mojej ocenie bardzo, bardzo porządnie. Ta tkanina jest tutaj tak plisowana. U góry jest właśnie takie wiązadło, w związku z czym ona jest właśnie trochę wyższa, z takim czubkiem tutaj. Mówię, efekt mi się bardzo podoba. Druga jest różowa, bo stwierdziłam, że ta będzie taka bardziej subtelna. Trochę inny rodzaj tkaniny, jest zdecydowanie cieńsza. Tu od spodu jest ta opaska właściwa, a po prostu jest górą powleczona. I pokażę Wam, jak ta wygląda. O, mi się włosy w ogóle tak zaczesują naturalnie do tyłu, przez to, że ciągle jestem w opasce. A tutaj jest ta różowa. Myślę, że z takimi jaśniejszymi ubraniami, tak jak jest na przykład biała bluzka, to akurat ta różowa też będzie bardzo fajnie wyglądała. Także tak kontrastowo, jedna czarna, druga różowa, żeby po prostu mieć na zmianę. To tak, jeśli chodzi o opaski. Dobra, wracam do tej czarnej, bo ją tutaj dzisiaj miałam. I obiecałam Wam jeszcze pokazać, co znowu wyniosłam z tego kosa na wyprzedażach. Natomiast już trochę emocje ostudziły. To w ogóle też był taki moment, część z Was pewnie mnie zrozumie. Zaraz pokażę Wam w ogóle bluzę, którą kupiłam. Ale dobra, to może ubiorę i będę mówiła. O tak. Uwaga, uwaga. Da-dam. Słuchajcie, to jest taka bluza, kurtka, bo to tak różnie można. Z bawełny, takiej bardzo, bardzo surowej bawełny, sztywnej, bardzo w dotyku. Powiem tak, to jest w ogóle XS-ka, słuchajcie. To jest XS-ka, znaczy ja jestem drobna tutaj u góry. Ja Wam zawsze mówiłam, że ja mam sylwetkę gruszki, takie mam wąskie ramiona i tutaj jestem drobna. I noszę 34, gorzej już jest trochę, jeśli chodzi o pośladki biodra, bo tam rozmiar idzie w górę. Natomiast tu jestem drobna, bluza ma rozmiar 34, zobaczcie. I jaka ona jest duża. Natomiast mi, szczerze mówiąc, ten efekt nawet się spodobał, tak? Zaraz Wam pokażę jeszcze, jak to wygląda u dołu. Spójrzcie, ona jest tutaj właśnie też tak na prosto wykańczana, ma sznurki, więc wydaje się taką fajną, chillową bluzą, no tylko te rękawy są takie mega, mega szerokie. Bo to, że jest szersza tutaj na przodzie, to myślę, że to specjalnie akurat nie robi różnicy, ale dobra, wracam. Natomiast najlepszy to był w ogóle Paweł, jak mnie zobaczył w tej bluzie, bo to jest taki ten moment, kiedy partner Cię widzi i teraz chce coś powiedzieć i widać, że zastanawia się, jak to powiedzieć, żeby czasem nie urazić i żeby za chwilę z tego nie było jakiegoś dymu. Bo tak patrzy na mnie, patrzy, a podobasz się sobie w niej. O, mówię, no, podobała mi się. Aha. No bo właśnie mówi, że no nie, no tutaj to okej, tak, no bo bluza może być luźna. No mogłaby być taką fajną weekendową kurtką, tak, czy właśnie bluzą po prostu. No ale te rękawy to podobno tak wyglądam trochę. Oj, jakaś awanturka kocia. Maja. No nie, no generalnie, że tak powiem, nie zyskałam poklasku u Pawła. Natomiast zobaczcie, ona ma też kaptur. Mi się to bardzo spodobało, że ona jest z kapturem. Natomiast no, tu jest tak trochę surowo. Podobał mi się też komentarz na Instagramie, który był, że to wygląda jak zbroja rycerska. Coś w tym w sumie jest, trzeba przyznać, tak? Kaptur jest bardzo, bardzo sztywny, natomiast on jest odpinany, tak? Tutaj cały ten kaptur się odpina. No nie wiem, powiem Wam, że ma ona swój urok, tak? No uważam, że naprawdę tak po prostu z jeansami jakby sobie w tym wyskoczyć, tak? Są kieszenie, ona jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna, przyjemna w dotyku. Znaczy w sensie ta bawełna jest bardzo sztywna, ale Holender, jak to w ogóle powiedzieć? No czuć taką jakość, ja naprawdę się w niej bardzo fajnie czuję. I ona ma też od spodu, teraz akurat nic nie mam, zapomniałam, że nie mam bluzki, mam tylko stanik. Ale od spodu jest tak na miękko też wykończona, także jest bardzo przyjemna, jeżeli mamy ją tak jak ja teraz na gołe ciało, więc no tutaj mam mieszane uczucia, tak? Natomiast no jeżeli te rękawy faktycznie wyglądają tak trochę słabo, to nie wiem. Ona, wiecie,
Trochę mnie ruszyło to, że kurczę, kosztowała 700 zł, jest przeceniona na 350, 50% zniżki. No ale nie wiem, możecie się wypowiedzieć, co myślicie. W sumie prawie jakbym skrzydełka miała. No, coś w niej jest według mnie, jest mega nietypowa. Tylko pytanie, czy faktycznie nie wygląda po prostu na za dużo, że będę wyglądała tak, jakbym miała niedopasowany rozmiar. Chociaż w tej modzie teraz tak się pomieszało, że my takie oversize nosimy, że ciężko już w ogóle wyrokować, co jest za duże, a co jest dobre. No nie wiem, zastanowię się jeszcze. No, ale co jeszcze było, jeśli chodzi o te zakupy? Już Wam pokazuję jeszcze kolejną rzecz. A w ogóle słuchajcie, spokojnie, jakby ktoś się martwił o stan mojego portfela. Ja tego wszystkiego nie kupuję, to tak nie działa, ja działam w mojej zasady, także jeżeli coś mi się podoba, to lepiej, żebym to po prostu wzięła, kupiła, no zamrażam wtedy pieniądze, ale uważam, że z dwojga złego to lepsze, żebym wzięła, właśnie pomierzyła w domu na spokojnie, tak, przymierzyła do różnych dołów, zastanowiła się, patrząc na moją szafę, czy ja w ogóle mam z czym to nosić, no i wtedy podjęła decyzję, tak, to te zwroty dają taką możliwość, ja faktycznie z tego korzystam, także luz. To wszystko nigdy ze mną nie zostaje. Tak się raczej praktycznie nie zdarza, no chyba, że całe zakupy są jakimś strzałem w dziesiątkę, ale... Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz to jest, cały czas zostajemy przy kosie. To jest bluzka z kosa. Takie też trochę większe, bufiaste rękawy z golfem. O, teraz chyba światło się trochę poprawiło. Taki niewysoki golf. Rękawy właśnie, bufki tutaj lekko ściągane. I on jest taki do połowy pośladków. Fajny, bardzo mi się podoba, bardzo klasyczny, typowo kosowski. Pytanie jedyne, które ja tam mam do siebie, bo wizualnie się sobie bardzo podobam, tak? Jeśli chodzi o wygląd, to uważam, że fajnie na mnie leży. Mogę tak powiedzieć, a dlaczego nie? No tak myślę. Inna kwestia to jest po prostu taka, czy ja faktycznie potrzebuję takiej czarnej bluzki, tak? No bo mam tam ten kaszmirowy sweterek, no bo ona jest taka bardziej jesienno-zimowa, nie? I kalkuluję po prostu przez pryzmat tego, co już w tej szafie jest, że jest jakiś ten szary kaszmirowy sweterek z kosa, że jest jasny sweterek, że jest taka szara bluza i tak dalej, miałam nagrać w ogóle ten film na temat mojej szafy, pamiętam o tym, wyrzuciłam z siebie słowotok, więc to jest kwestia po prostu do decyzji, czy faktycznie jest potrzebny, czy będę nosiła, czy to wszystko jeszcze, co w tej szafie jest, ilościowo tak da się obrobić, bo tak jak mówiłam, można mieć rzeczy, które nosimy okazjonalnie, to jak kto z nas lubi, tak? Ale ja jeżeli już wydaję te pieniądze, a często kupuję rzeczy droższe, no ewentualnie właśnie na wyprzedażach, ale staram się kupować rzeczy dobrej jakości, jeżeli wydaję właśnie wtedy więcej tych pieniędzy, to chcę mieć takie poczucie, że ja tą rzecz faktycznie noszę. Wtedy trochę inaczej też czuję to wydanie pieniędzy, tak, że jeżeli, nie wiem, dam na jeans, za jeansy, tak, 400 czy 500 zł, nie mam problemu z tym, żeby właśnie kupić dobre jeansy, natomiast chcę mieć poczucie, że ja te jeansy faktycznie będę nosiła latami, tak, czy tak samo jak właśnie o płaszczach, też mówiłam ostatnio o płaszczach, spokojnie, według mnie mogę dać 1000 zł za płaszcz, mogę dać 1500 zł, no ale ten płaszcz muszę wtedy nosić po prostu przez lata, on się będzie eksploatował, tak, więc nie mogę mieć 15 tych płaszczy, bo w życiu tego wszystkiego nie przenoszę, tak, a kupując jeden porządny, używam go i ten zakup mi się w jakiś sposób dobrze amortyzuje, więc tutaj jest teraz pytanie, czy ja faktycznie będę nosiła w stosunku do tej ilości rzeczy, które już mam. Natomiast wizualnie według mnie bardzo fajny, ja polecam. On był też przeceniony z 300 na 150, jak dobrze pamiętam. No i trzecia rzecz to jest bluza, taka bardzo klasyczna, ala sportowa, tak, rękawy wykończone. I to, co ją odróżnia od wszelkiego rodzaju innych bluz, jest to, że ma po prostu dekolt w serek. Bardzo mi się ten efekt podoba, tutaj sobie można, wiecie, tak lekko opuścić, tak zadziornie i będzie widać ramionczko od stanika, bo akurat tak się ułoży, albo bardziej grzecznie z wersją, żeby dekolt się układał tak, jak powinien, na równi. Nic specjalnego się na niej nie dzieje, myślę, że główną robotę robi właśnie ta góra, że jest czymś innym, a mi się właśnie najbardziej podoba ten efekt właśnie z tym ramionczkiem tutaj. Myślę, że to jest akurat produkt, którego ja faktycznie bym używała, bo tak jak Wam chociażby opowiadałam zimą, tak, gdzie ja tylko na przykład jadę na Stare Miasto, żeby przerzucić torby, tak, bo są wyjazdy gości, mieszkania są sprzątane, ja muszę zabrać pościele, one idą do prania i ja wtedy tak wychodzę z domu narzucając coś tam na siebie, bo nawet nie mam specjalnego kontaktu z nikim. I zresztą jak mówiłam, tak, zimą już przestałam nawet pokazywać te swoje outfity, no bo ja dzień w dzień chodziłam tak samo, narzucając jeansy i jakiś sweterek, więc myślę, że to jest akurat właśnie typ produktu, który ja też bym sobie narzuciła po prostu i czułabym się tutaj fajnie, tak, bo coś by się troszkę zadziało, u góry bardziej zadziornie by było, a dla mnie cały czas wygodnie przy takich prostych czynnościach, które ja tam w terenie
wykonuję, więc się jeszcze muszę zastanowić. No, wzięłam te 3 sztuki tak do przemyślenia. No tutaj trochę Paweł mi strzelił w tą bluzę i poddał to wszystko w wątpliwość, bo my ubieramy się dla siebie, ale fajnie, jakby tam się partnerowi też podobało. Chociaż nie zawsze musi, ale zobaczymy, muszę to wszystko po prostu przemyśleć, tak jak Wam mówiłam. Ja wolę wziąć, jeżeli już mi się coś podoba, tak, i później po prostu przymierzyć się do swojej szafy i zastanowić się, co z tym dalej. No dobra, żeby się znowu nie zrobiło ciuchowo, bo będzie, że zakupy, 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 a te zakupy staram się, jak już robię, to robić mądrzej, żeby ich w ogóle nie było tutaj nie wiadomo ile, więc na tym myślę, że tym razem skończymy. A ja idę przymierzyć moją prima balerinę właśnie od Krawcowej, bo boję się, czy na pewno została równo ścięta, bo dziewczyny, które mają primę z Riska, to wiecie, że jest taka spódnica z koła, gdzie jest bardzo, bardzo dużo materiału i zawsze mam obawy, czy ona zostanie równo obcięta, a mówię, zmieniłam Krawcową, szukałam nowego miejsca. Dobra, a nie, czekajcie, to jak już jestem przy zakupach, żeby było od razu, żeby nie było później, tak, że znowu się w kolejnym vlogu pojawiają zakupy, to pokażę Wam jeszcze tą paczkę za obuwie. Bo słuchajcie, ta paka z obuwie, to jest taka a propos tego, co Wam chwilę wcześniej mówiłam, czyli tego, że miałam źle dobrany ten rozmiar w ramach tego Size Me i doradzono mi właśnie ze skanów tam 39 dla espadryli, a ja uważam, że 39 to nie i było mi za duże. Natomiast sam model tych butów mi się bardzo spodobał, więc wzięłam 38,5, o. Tak krakowskim targiem, jak to mówią, noszę 38, oni mi doradzali 39, więc wzięłam 38,5, bo były połówki. I zobaczymy, jak ten będzie pasował. A zobaczcie, a to są po prostu takie, no, espadryle, no, to, nie wiem, co tu można o nich w sumie więcej powiedzieć. Materiał jest lekko metalizujący. Widać? Widać chyba, bo na stronie tego nie było dokładnie widać. Ja jak kupowałam te buty przy tym poprzednim zamówieniu, to myślałam, że kupuję buty w kolorze beżowym i dopiero jak one przyszły, to spojrzałam, ojej, a tu się jakoś tak błyszczy na zielono i różowo. Na stronie tego według mnie na zdjęciu specjalnie nie widać, chociaż w nazwie faktycznie jest metalizujące, no ale kto by tam czytał nazwy produktów. Ale jak już przyszły i jak je zobaczyłam, to stwierdziłam, że to właśnie ten połysk, to metalizowanie w sumie całkiem fajnie wygląda. Czekajcie, ja je zmierzę i zaraz zobaczymy, jak te 38,5. A tu jest efekt na nodze. I wiecie co, a tutaj obok jest mój kapeć. Słuchajcie, te 38,5 jest idealne. No, teraz jest dobrze. No, to Wam powiem, że jestem trochę rozczarowana w takim bądź razie, jeśli chodzi o to Size Me, bo szczerze mówiąc, ja bardzo lubię takie nowinki technologiczne. Zresztą, tak jak Wam tutaj o tym mówiłam, to byłam podekscytowana. Wow, jaka fajna, fajna funkcja, bo to uprości kupowanie butów w sieci, tak, bo wiem, że wiele osób właśnie buty kupuje niechętnie, no bo buty trzeba mierzyć, to zawsze można ewentualnie oddać, tak jak ja robię, po coś te zwroty nam udostępniają, natomiast okazuje się, że te skany to, widzicie, niekoniecznie. 39, tak jak mi doradzano, za dużo, wzięłam 38,5 i jest tak akurat. To jakby się komuś podobały, to są espadryle Tomsy. Ja się postaram znaleźć link do nich i wrzucić Wam tutaj u dołu filmu. Nie wiem, tylko trochę się boję, czy ta końcówka tu nie zacznie się siepić, bo jak mam cały czas sandałki na koturnie Tomiego i one właśnie też są wykończone takim sznurkiem, to po prostu gdzieś tam to się przeciera. Tak jak ja chodzę, zedrę trochę podeszwę, to potrafiłam zahaczyć już o ten bok i niestety to zaczynało tutaj te włoski wychodzić, więc nie wiem, jak to się zachowa. Ja nigdy nie miałam espadryli, nie nosiłam tego rodzaju butów. Paweł zawsze tak chwalił, że ojejku, ojejku, to są najwygodniejsze buty świata na lato. No zobaczymy. Taki wzięłam model i myślę, że one akurat ze mną zostaną. No, dobra, bo miało nie być nazbyt zakupowo, to myślę, że to w tym momencie byłoby na tyle. Biorę się za chwilę za montowanie tego vloga, zmontuję tego vloga, którego nagrywałam w Oliwie. O, jakie dzisiaj w ogóle były piękne okoliczności przyrody do nagrywania w terenie, więc będzie też za niedługo kolejny film właśnie z cyklu Poznaj moje miasto Gdańsk. Dobra, to biorę się za roboty, jeśli chodzi o vlogi i o ten cały nieład, który jest poza kadrem, którego nie widać, bo to jest wszystko tak ładnie skadrowane, w miarę w porządku, czysto, a tam się zawsze dużo więcej dzieje. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym vlogu.